Sprawca całego zamieszania jest naszym pierwszym gościem, a więc organizator dzisiejszej imprezy Sławomir Drabik. Sławku, zagadka na samym początku. Co masz wspólnego ty i whisky? Jedno i drugie kocha lód. Tak, teraz mnie zaskoczyłeś tym pytaniem. Łycha to jak moja żona, także ja się z nią nie rozstaję. 10. raz już spotykamy się tutaj pod Jasną Górą. Wielkie brawa za to przede wszystkim, że z roku na rok udaje się zebrać te odpowiednie środki, zmobilizować przede wszystkim ludzi i zawodników, no i jest to wielkie ściganie na lodzie. Ja robię dlatego, że jest zainteresowanie, bo widzę to po trybunach, bo jakby nie było, to nie byłoby sensu, a my się na lodzie dobrze bawimy, ścigając, i trybuny jak najbardziej też. Niekiedy nawet się rozbierają do pół, a było 17 na minusie, także zabawa jest przednia. W tym roku jeszcze sam do końca nie podjąłeś decyzji odnośnie tego, czy będziesz startował na żużlu, czy będziesz dbał tylko o atmosferę panującą we włókniarzu i zajmował się szkoleniem chłopaków. No jeżeli chodzi o ten team spirit, no to wiesz, spirit, więc musi być okej. Teraz było na głowie dosyć dużo odnośnie gali, także to jest taki temat na spokojnie. Jeszcze próbuję usiąść, zobaczyć jak się czuję na siłach, bo to musi nakręcać. Jak cię to nie bawi, nakręca, to nie ma sensu czegoś na siłę robić. Także sprawdzę się na treningach, będę wygrywał, nie będę miał napisane koniec wyścigu. Spróbuję się pościgać. Dzisiaj troszeczkę zimno, nie jest jeszcze najtragiczniej, ale jednak jest lekki mrozik, ale zagwarantuje cię na pewno gorące emocje. No jest zajebiście, morza nie ma, ale są bunkry, też jest zajebiście. Dziękujemy bardzo, tyle Sławomir Drabik.